No dobra, znowu. To samo, codzienna rutyna. A dzisiaj będę nie wyjdę, gdzie mi tyle. Jak dobrze wiecie, u mnie jeszcze remont trwa, a prosiliście mnie o merytorykę, więc zdecydowałem, że nagram ją z kibla, bo tylko tu mogę siedzieć. Więc proszę bardzo, merytoryka! O! No więc dobra, co to jest ta ketoza? Ketoza to jest stan, w którym twój organizm zaczyna czerpać energię nie z węglowodanów jak do tej pory, tylko z tłuszczów. Takie coś występuje też na przykład naturalnie u Masajów czy u Eskimosów. No i jakoś se radzą z tym życiem. Więc nie jest to jakaś patologia, jak wy to mówicie, że to jest jakaś... Ja nie jestem żadnym patolem. Jak wejść w stan ketozy? Po prostu odcinasz węglowodanek. Tyle. Takie to proste. Odcinasz węglowodanek i wątroba zaczyna produkować inne źródła energii, czyli wytwarza ciała ketonowe. I teraz już zaczynasz powoli adaptować się do tego procesu. W dużym skrócie twój organizm zaczyna pozbywać się enzymów trawiących węglowodany i powoli zamienia je na enzymy trawiące tłuszcz. I już powoli zaczyna korzystać z innej, lepszej energii. I teraz pomyśl sobie na chłopski rozum, że 1 gram węglowodanów to 4 kilokalorie, nawet trochę mniej. A 1 gram tłuszczu dostarcza 9 kilokalorii, a nawet więcej, więc patrz, jaka jest różnica w ładunku energetycznym. Uważaj, nie ma nic za darmo, bo przez pierwsze 5-6 dni adaptacji będziesz czuł się bardzo słabo, no bo twoje ciało jeszcze nie potrafi korzystać z tej energii, dopiero się tego uczy. I przy okazji wymienię wam kilka korzyści, które pojawiają się praktycznie natychmiastowo, korzystając z tego stanu. Pierwszym naczelnym powodem, dla którego zmieniłem dietę, był przede wszystkim trądzik. Wyglądałem jak trendowaty, dlatego zmieniłem dietę. Ale to oczywiście nie są jedyne korzyści, które spotkają was po wejściu w ketozę. Na kibel będziesz chodził ze 2 razy rzadziej, no bo jeżeli 1 gram węglowodanów daje 4 kilokalorie, a 1 gram tłuszczu daje 9 kilokalorii, to w tej samej gramaturze będziesz miał więcej kalorii, więc i treści pokarmowej będziesz miał mniej. No i oczywiście odporność wzrasta, bo choruje się... Ja chorowałem przez te 2 lata, raz miałem 4-dniowe przeziębienie. No i głowa nie boli kompletnie. Nigdy. I tak w skrócie to wygląda. Zainteresowanych odsyłam do literatury fachowej, która wyświetli się wam właśnie teraz. Dobra, myślę, że na dzisiaj to wszystko, co miałem powiedzieć, to powiedziałem, co miałem zrobić, to zrobiłem. Więc jeszcze tylko tu. Moi drodzy, jest 8 rano. Niestety trzeba iść na trening, bo później trzeba do roboty zapieprzać. A nie siedzieć na dupie i nic nie robić. Opa. Tu muszę w ręce trzymać, o Boże. Pasy bezpieczeństwa, pamiętajcie o tym. Gówniarze. I postaram się odpowiedzieć na parę pytań od was. Bardzo mnie to cieszy, że coś pytacie w ogóle. Czasem trochę głupie te pytania, ale... ale poodpowiadamy. Mój ulubieniec, pan Zolek79, pytał tutaj o alkohol. Jak z tym u ciebie? Pewnie zero alkoholu. No niestety, zdziwiłbyś się, kolego. Bo alkohol w ketozie to bardzo dobra rzecz tak naprawdę. Oczywiście mówię tutaj o rozsądnych ilościach. Jak nie umiesz pić, to nie pij wcale, to tu mam rację. Ale jeżeli potrafisz pić, to nawet to będzie dobra rzecz dla organizmu, ponieważ nie będziesz sam musiał wytwarzać tego alkoholu, który jest jednak w prawie każdej komórce twojego ciała. Po co ma to sam robić, skoro może mu to dostarczyć? Jak już dostarczamy alkohol, to jakiś porządny, nie jakiś berbeluchy. O taki na przykład. O, Piotr Strzała skomentował. Dzięki, Piotrek. Obiecuję, że jajecznica będzie lepsza następnym razem. Napisz swój trening. Trening to ja mogę zrobić, a nie napisać. Ale tak pokrótce, to powiem ci, że... Nie ma tutaj żadnego kombinowania za bardzo. 5 dni w tygodniu trenuję, z czego 2 treningi są siłowe, a 3 objętościowe. Ten mój trening to jest taki typowo oldschoolowy, jak za czasów Arnolda. Więcej ćwiczeń jednak mimo wszystko, no jakich, wielostawowych. Do tego używam uzupełniających ćwiczeń na maszynach. Tyle. Sztanga, hantle, takie rzeczy. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że ja się fascynuję kulturystyką z lat 70. Dla mnie gwiazdy tamtych lat to są wzory ponadprzeciętne. Ich sylwetki po prostu są doskonałe. Frank Zane, Serge Nubray. Także wiecie trochę też o mojej zajawce. I mniej więcej jak chciałbym kiedyś wyglądać. Tutaj też jeden z moich ulubieńców. Nie wiem jak się to czyta niestety, ale panie Vegeta. Vegeta nie wiem jak się czyta. Jak knize jakieś. Knize. Nie wiem, nie chciałbym cię obrazić, także panie Vegeta, zapytał pan,
Jak to z tą energią u mnie na ketozie? Czy nie czuję jakichś spadków energii podczas treningu i tak dalej? Powiem ci tak, po dwóch latach już na... Po dwóch latach... Co? Niczego nie czuję. Po dwóch latach takiej diety już niczego nie czuję. Ale mi zepsułeś, no i teraz nie wiem, co mu powiedzieć. Teraz nie czuję żadnej różnicy już. Na początku oczywiście były spadki, ale nie w sile. Bardziej właśnie męczyłem się szybciej, tak? Ciężko było zrobić trening i tak dalej. Teraz, jak już jestem na tyle zaadaptowany, to powiem ci, że nawet lepiej odczuwam treningi siłowe niż objętościowe. Jest większa siła. No co mogę powiedzieć więcej? Chyba tyle. Podsumowując twoje pytanie, nie mam żadnych problemów z energią. Jest to, według mnie jest to lepsze źródło energii. I tyle no. Tutaj pan kanał próbny pyta też, ile jesz warzyw i jakie. Jest tyle warzyw, żeby wyciągnąć te 10-15 gramów błonnika z nich, tylko uważaj na węglowodany, żeby nie przekroczyć. No wiadomo, na kiblu czasem są niespodzianki, błonnik jednak mimo wszystko troszkę pomaga, chociaż go nie trawimy, jest nam kompletnie niepotrzebny, to dla tych, którzy odżywiają się węglowodanami, faktycznie potrzebny jest wam błonnik. Do tego żyjcie i żyjcie, nie? No bo ketogenikom błonnik nie jest do niczego potrzebny. Jeżeli macie dobrze skalibrowaną dietę, taką jak moja, to niepotrzebny wam błonnik, ale mimo wszystko lepiej dmuchać na zimne. I tak samo z tymi witaminami. Sukien syn mnie nie wpuści, pa jaki gnój. Jeżeli chodzi o witaminy na tej diecie, czy wystarcza mi bez warzyw i tak dalej, tego wszystkiego, to wystarczy sobie popatrzeć na zestawienia ogólnie. Sprawdźcie sobie w jakichś publikacjach naukowych, ile witamin ma wątróbka, ile witamin ma masło, jajko. Inne takie rzeczy, o jajko, Boże. Ile to choliny ma i tego wszystkiego. I spróbujcie wyciągnąć wnioski po prostu. A co do tych preparatów witaminowych? Biorę preparaty witaminowe, no bo jednak mimo wszystko ciężko trenuję. Zawsze będzie jakieś większe zapotrzebowanie, jeżeli trenujesz. Doradzałbym wam brać cynk, jak już, magnez. Czasem też potas się przyda. A i właśnie, nie zapominajcie, żeby dużo solić, bo na dietach tłuszczowych po prostu nie potrzebujesz tak niby dużo soli, ale jeżeli trenujesz, to jednak mimo wszystko musisz żreć tą sól. O soli jeszcze będzie dodatkowy odcinek, porozmawiamy sobie, bo to jest dobry temat. Ile ważę, to wam nie powiem, bo byście mnie wyszydzili. Zawsze jak mówię, ile ważę, to tracę szacunek. Także nie chcę stracić waszego szacunku, mam już 111 widzów, dziękuję bardzo. Pan B-Boy Faja pyta, kiedy spotkanie z fanami. Bardzo dziękuję, ale na razie jeszcze chyba nie. Jak myślę, że jak tak za 150 będzie, to zorganizujemy, nie? I pan Marcin Macherzyński pyta, jakie proporcje procentowe makroskładników. To jest też sprawa otwarta, ale według mnie najlepszym takim procentowym rozkładem to będzie, żebyś czerpał 75% wartości ogólnej kalorycznej z tłuszczów, 10-15% z białka i reszta węglowodany. Ja to tak widzę. I tak mi się najlepiej funkcjonuje. No i to już wszystkie pytania. Dziękuję bardzo za to, że je zadajecie. Zadajcie ich więcej, tylko jakieś takie mniej kontrowersyjne. Studentki znowu, a tym razem nie grube. To fajne. Także dziękuję. W ciągu jednego, może dwóch dni będzie nowy ketolog, także się pośmiejemy. Tym razem nie będzie takiego nudnego odcinka jak dzisiaj. No i do zobaczenia. To jest 4 kilokalorie około, bo nawet troszeczkę mniej. A tłuszczy, kretynie.